Hej, tutaj Marta z Codziennie Fit i witam Was na dzisiejszym treningu z gumami oporowymi. Ten trening pomoże Wam wzmocnić wszystkie mięśnie, ujędnić i ukształtować całą sylwetkę. Do wykonania treningu będą oczywiście potrzebne gumy oporowe w formie mini band, w formie małej pętli, dobry humor, mata, woda, a całą resztą zajmę się ja. To co, zaczynamy! No dobra, trening standardowo zaczynamy od rozgrzewki, więc maszerujemy w miejscu, lekko brzuch napięty, prostujemy całe ciało i głęboki wdech, wydech, jeszcze raz wdech, wydech, ostatni raz. Super, maszerujemy, lewa strona, noga, bok, tył, raz, raz. Super, musimy trochę podnieść tętno na rozgrzewce, przygotować mięśnie do wysiłku. Dzisiejszy trening, myślę, że Wam się spodoba. Przepracujemy sobie całe ciało. Jeszcze 4, 3, 2. Zmieniamy stronę, kolana są lekko zgięte, lecimy. Hop, prawa, hop. Ręce też pracują. Raz, 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 raz. Jeszcze 8, 7. 6, 5, 4, 3, 2, ostatni. Wracamy znowu do lewej strony. Popatrzcie na ręce teraz. Ręce na boki. Lecimy. Bok, tył. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, druga strona, lekko zgięte kolana, lecimy. Raz, 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 raz. Przy okazji, przy rozgrzewce, nie dość, że podniesiemy tętno, to trochę zmusimy mózg do pracy, nie? Koordynacja, ręka, noga, która strona jest która. Jeśli coś Wam się myli, w ogóle się tym nie przejmujcie, to jest normalne. 4, 3, 2, ostatni raz, pięknie. Nogi nieco szerzej niż szerokość bioder, stopy skierowane leciutko na zewnątrz, schodzimy do przysiadu, wracamy kolano góra, przysiad, góra. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, uwaga, zostań w przysiadzie, trzymaj, budzimy pośladki, budzimy uda, do pracy, łydki też, zostajemy w pulsie. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 i 1. Od razu sięgamy po gumy. Na razie najlżejsze, bo to dalej jest rozgrzewka. I zakładamy je sobie na połowę łydki. Stajemy sobie na skraju maty. Będziemy przechodzić do boku i z powrotem w pół przysiadzie. Więc pośladki do tyłu. 3, 2, 1. Lewa strona, lecimy. Hop. Uważne, powolne kroki. Ręce możemy dać sobie na biodrach. I zobaczcie, że ja cały czas gumę mam naciągniętą. Właśnie też o to chodzi w trakcie całego treningu, żeby pracować tą gumą. Ona ma być naciągnięta, musicie czuć ten opór. Bo zobaczcie, co zrobię, jeśli puszczę to. Hop. Guma mi po pierwsze spada, będziecie się wkurzać na treningu. Po drugie, nie ma oporu. Te mięśnie nie mają czego oporować. I jeszcze troszkę. Lekki półprzysiad. Już powinniście poczuć, że te pośladki się budzą do pracy. Ostatni raz. Druga strona. Super. Z tej pozycji od razu kładziemy się na matę, na plecy. Przesuwamy sobie gumę na uda i wznosy bioder. Góra. Góra. Super. To jest dalej rozgrzewka. Trochę nietypowa pewnie dla niektórych z Was. 4, 3, 2, uwaga, zostań w górze, nogi szeroko, wąsko, szeroko, wąsko. Chcę, żeby w tej rozgrzewce, żebyśmy rzeczywiście poczuli wszystkie te mięśnie, które potem będą pracować na treningu, bo dzięki temu też ten trening będzie po prostu dla Was lepszy, będzie przynosił lepsze efekty. Jeszcze 3, 2,
Ostatni raz, super. Siadamy, ściągamy gumę. Dwa ćwiczenia rozgrzewkowe przed nami jeszcze. Obracamy się do kręgu podpartego. I teraz z tej pozycji podpartej przechodzimy do deski. Dłonie pod barkami. Zobaczcie na mnie. Opuszczam się na łopatkach. Wracam. Opuszczam. Wracam. Jeszcze 4. 3. 2. Ostatni raz. Super. Głęboki wdech. Wydech. I teraz prawa ręka, lewa noga. Do przodu. Unosimy. Do boku. Wracamy. Środek. Hop. Hop. Skupienie teraz. Napinamy mocno brzuch. I przygotowujemy się do treningu. Będzie super. Zobaczcie, że Wam się spodoba. Trening jest urozmaicony. Każdy blok jest troszkę inny. Zmiana strony. Ręka, noga. Lecimy. I w rytmie pracujesz w swoim tempie. Przed nami trzy różne bloki. W pierwszym bloku bardziej pracujemy nad nogami. Drugi blok jest w całości przeznaczony na pośladki. I trzeci blok to blok góra i brzuch. Ostatni raz przed nami, jeszcze raz. No i super, rozgrzewka za nami. Bierzemy teraz łyk wody, chwytamy za gumę i zaczniemy sobie pierwszy blok, blok na nogi, dlatego bierzemy albo średni opór, albo mocny opór, jeśli chodzi o gumy. Zakładamy gumę na połowę łydki. Popatrzcie na mnie, schodzimy do przysiadu raz z jednej strony, raz z drugiej, tak żebyśmy musieli pokonać opór taśmy. Hop. Szeroko. Hop. W ten sposób. I to będziemy robić przez 40 sekund. A potem w trakcie musicie się pilnować i będziecie musieli popatrzeć, co ja będę robiła. Ok. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Lecimy. Raz. Super. Raz. Cały czas guma jest napięta. Hop. Hop. Powolne, spokojne zejście do przysiadu i powrót. Pamiętajmy, dzisiaj wzmacniamy, rzeźbimy ciało, nie robimy cardio, w związku z tym tempo się nie liczy, zamiast tego wolno. Technika, brzuch napięty, pośladki mocno do tyłu. Pięknie. Jeszcze troszkę. Oddychamy. Uwaga, zejdź do przysiadu, napnij gumy, zostań. Puls. Lecimy od razu. Pośladki mocno do tyłu. Plecy są proste, ja się nie garbię w ten sposób. Tu plecy prosto. Mocno wypycham pośladki. Oporuję taśmę. I czuję, jak moje nogi i pośladki pracują. Jeszcze. Hop, 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 hop. Można potańczyć jak najbardziej. 5, 4, 3, 2, 1. I góra. Rozluźniamy nogi. Jeszcze raz to samo, czyli zaczynamy od przysiadów na boki, a potem puls. Zaczynamy za 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Lewa strona, lecimy. Hop. Hop. Chciałabym, żebyście na tym treningu, skupili się na tym, nad czym pracujemy, więc teraz nogi, pośladki mocno pracują, napinamy mięśnie, skupiamy się na tej pracy i cały czas trzymamy gumę napiętą. Hop. Powinniście poczuć, kiedy robicie ten krok w bok do przysiadu, że mocno pracują też pośladki. Jeśli nie czujemy w ogóle żadnego oporu, guma jest za lekka. Czas zainwestować w mocniejszy sprzęt. Uwaga, zejdź do przysiadu. Puls. Szeroko nogi, szerzej, 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 żebyście czuli, że ta guma Wam mocno oporuje. I kiedy robicie puls, to pośladki to bardzo mocno czują. I schodzimy. Dół, 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 dół. Można rękoma tańczyć, zawsze szybciej leci. Jeszcze 8 sekund. 7, 6, 5, 4, 3. Zwalniamy tempo, puls. 2, 1. Luz.
Przepięknie. Ściągamy gumę. Zaczepiamy ją na naszą prawą nogę. I teraz chwytamy gumę lewą ręką. Popatrzcie na mnie. Będziemy schodzić, jednocześnie unosząc nogę. Hop. I wracając, prostując biodro. Schodzimy. Wracamy. Jeśli ta opcja jest za ciężka, odstawiamy nogę do tyłu i pracujemy tutaj, wypychając biodro. Hop. Hop, ok? 3, 2, 1. Lecimy. Schodzimy na dół. Wzrok najlepiej jakby był wpatrzony w jeden punkt. Łatwiej Wam będzie zachować równowagę. Noga, na której cały czas się opieramy, może być lekko zgięta, natomiast druga noga cały czas w powietrzu. Na górze staramy się maksymalnie doprostować biodro, żeby jeszcze spiąć. Hop! Pięknie. Jeszcze troszkę. Oddychaj. Plecy staramy się mieć proste, brzuch napięty. Uwaga, schodzisz na dół. Trzymaj. Zostań w tej pozycji. Napnij teraz gumę, wyprostuj się, brzuch napięty. Góra, powoli. Trzymaj, zostań. Dół. Trzymaj, czujesz, jak pośladek pracuje? Powinieneś już to czuć teraz. Trzymaj, 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 trzymaj. Plecy proste, brzuch napięty. Góra, trzymaj. Trzymaj napięcie. 3, 2, 1, luz. Jeśli wszystko zostało wykonane prawidłowo, powinniście mocno poczuć i pośladek, ale też może tył uda, jak najbardziej, to jest normalne. Zrobimy to jeszcze raz, żeby poczuć to bardziej. Guma wchodzi pod stopę. Plecy prosto. Lecimy. Pochylamy się. Wracamy. Jeśli nami zawiewa, pamiętajcie, że jest druga opcja. Bez unoszenia nogi. To na czym najbardziej mi zależy? Po pierwsze, mocno cofamy biodro do tyłu. Po drugie, plecy mamy proste, tu się otwieramy. Nie powinniście w tym ćwiczeniu czuć pleców. Jeśli czujemy plecy, to one gdzieś tam zaczynają pracować zamiast pośladka. Coś jest nie tak z naszą postawą. Warto wtedy się nagrać, zobaczyć, co może być nie tak. Jeszcze 3, 2, 1. Schodzimy na dół. Trzymasz. Trzymaj. Trzymaj. Skupienie w jednym punkcie wzrok. Oddychamy. Prostujemy na chwilę. Trzymasz. Na dół. Mnie to naprawdę już czuć w pośladku mocno. W jakim języku ja to powiedziałam? Mnie to czuć? Aż się zabujałam tutaj. Do góry. Trzymaj, trzymaj, trzymaj. Napięcie. 3, 2, 1. Luz. O, zaraz druga strona, drugi pośladek. A ja muszę się zastanowić nad wydaniem jakiejś książki z moimi powiedzonkami, bo tego jest coraz więcej, słuchajcie. Najlepsze jest to, że na tym kompletnie nie panuje. Guma pod stopę. Stanę teraz z drugiej strony, żebyście widzieli. Lecimy. Pochylamy się. Wracamy. Pochylamy się. Powoli, spokojnie pracujemy. A jestem cwana, bo teraz obróciłam się w tą stronę. Dyson mnie trochę ochłodzi. Dawaj, wiej typie na mnie. Dobrze. Plecy proste. Na tyle, na ile guma nam pozwala. Staramy się na górze wyprostować. Ładnie powinien nam tu pracować pośladek, tył uda. Uwaga, schodzimy na dół i trzymamy. Trzymaj. Z tej pozycji wyprostuj plecy, napnij lekko brzuch, pośladki mocno do tyłu, góra, trzymaj w górze, trzymaj napięcie, trzymaj, trzymaj, trzymaj. Znowu pochylamy się, oddychaj. Znowu góra, 4, 3, 2, luz. Super. Bardzo ładnie. Jeszcze raz.
I to będzie, moi drodzy, koniec bloku na nogi. Jak to szybko zleciało. Zaraz będziemy przychodzić na posadki. Jestem pewna, że je poczujecie. Na miejsca. Gotowi? Lecimy. Powoli dół. Góra. Dół. Jeśli czujecie, że któraś noga jest gorsza, to jest całkowicie normalne. I na przykład na tej dużo bardziej się chwieje niż na poprzedniej. Na poprzedniej. Znów powiedziałam, jakby miałam 5 tych nóg. Może mam, słuchajcie. Może mentalnie mam 5 nóg. Dlatego ciągle się mylą mi strony. Wyobraziłam siebie jak taka pająka. Nie wiem, czy chciałam sobie to wyobrażać. Jeszcze. Dół. Góra. Pracujemy. Czuj pośladek. Okej, uwaga. Schodzimy na dół, zostajemy. Napięta cały czas guma. Oporujesz. Oddychamy i góra. I znów napięta guma, trzymaj. Dół. Trzymaj, 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 trzymaj. Jeszcze troszkę, góra i trzymamy do końca. 4, 3, 2, 1, luz. Dłuższa przerwa, kolejny blok przed nami, teraz blok na posadki. Słuchajcie, jeśli to ćwiczenie nie wychodziło Wam idealnie, w ogóle się tym nie przejmujcie. Martwe ciągi i wszystkie jego wariacje to są takie rzeczy, które są dość ciężkie do nauczenia. Zwłaszcza jeśli ćwiczymy sami. W związku z tym moja rada, nagrywamy się i nie przejmujemy się, jak za pierwszym razem nie wyjdzie za drugim. Starajcie się słuchać moich wskazówek i pracować cały czas nad świadomością tego ciała. A my przechodzimy do bloku drugiego. Na pośladki guma o średnim lub mocnym oporze. Zakładamy ją na połowę łydki i będziemy sobie maszerować wzdłuż maty. W jedną i w drugą stronę. Za pierwszym razem przez 30 sekund, za drugim razem przez 40 sekund, a za trzecim i ostatnim razem za 50 sekund, więc już wiecie, co Was czeka. Zaczynamy za 12 sekund. Ustawiamy się ładnie. Szybka chwila na schłodzenie. I zaczynamy za 4, 3, 2, lecimy. Ręce mogą być na biodrach lub przed klatką piersiową. Co jest ważne? Zobaczcie, że ja lekko znowu cofam biodra do tyłu. To jest taka pozycja takiego ćwierć przysiadu, pół przysiadu. Kolana są lekko zgięte. I cały czas, przez cały czas trwania ćwiczenia guma jest napięta. Jak guma od gaci, ma być cały czas napięta. Słuchajcie, jak nie, nie robimy tego dobrze. Jeszcze kilka sekund. Jeśli zaczynamy czuć, że pośladki pracują, robimy to dobrze. 3, 2, 1, luz. Wracamy. Zrobimy dokładnie to samo, tylko dłużej. Jeśli w ogóle nie czujemy pośladków, będziemy zaraz o tym rozmawiać w trakcie ćwiczenia. 3, 2, 1, lecimy. Jeśli nie czujemy pośladków, staramy się jeszcze mocniej wycofać biodra do tyłu, skontrolować, czy mamy proste plecy, czy mamy napięty brzuch i przede wszystkim, czy guma jest cały czas napięta, a następnie patrzymy, czy stawiamy kroki lekko do boku. Tak, staram się za każdym razem nadepnąć na skraj maty. Zobaczcie, naciągam gumę, depczę. Naciągam, depczę. Czyli trochę pod skosem do przodu. Hop, ten kierunek. Hop. 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 I druga strona. Hop. Poczuły to moje pośladki. Mam nadzieję, że wasze też, bo ostatni raz przed nami. Ten blok też szybko zleci, każde ćwiczenie powtarzamy 3 razy, coraz dłużej, ale już więcej do niego nie wracamy. Uwaga! Lecimy! Nie mamy też cardio, więc jeśli są tu antyfani cardio, to na pewno się ucieszą. Wiem, że jest ich sporo. Kolana lekko zgięte, pośladki cały czas do tyłu. I oddychamy. Nie zatrzymujemy oddechu, tylko cały czas wdech i wydech. Wydech w najcięższym momencie. Ostatnie 10 sekund. Jeśli Wam tam wszystko płonie, nie jesteście sami. 5, 4,
3, 2, 1. Było to intensywne. Kładziemy się na bok, na boku. Opieramy się jak Jane Fonda w latach 80. czy tam 70. I teraz stopy razem. Będziemy tylko otwierać i wracać. Albo wiecie, tak, dobra. Zaczynamy za 8 sekund. 4, 3, 2, 1. Lecimy. Góra, powrót. Góra, powrót. Cały czas działamy. Ja sobie w tym czasie zmienię taśmę. Mam za luźną taśmę do tego ćwiczenia. O, dużo lepiej. Hop. Hop. Oddychamy. Jeśli dalej macie za luźną gumę, nie czujecie w ogóle pracy, 3, 2, 1, luz, przerwa, to następne powtórzenie zrobimy odrywając też stopę i pracując hop, w ten sposób, dobra? Dwie opcje, albo tak, albo tak. Lecimy. Każdy wybiera opcję dla siebie. Oddychamy. Ja strasznie lubię te ćwiczenia, bo są te takie niepozorniaki, słuchajcie. Że jak ktoś by wszedł teraz do waszego pokoju i by stwierdził, co oni robią, opierdzielają się, nic tu się nie dzieje. A gdyby ta sama osoba zaczęła to robić, to by kwiczała, jakby poczuła ten pośladek. Jeszcze troszkę. Takie nic, nie? Jak to się mówiło, dywanówki. W domu też można porządnie poćwiczyć, tylko trzeba to robić z głową. Uwaga, luz. Ostatni raz. Wszyscy teraz robimy sobie tą wersję bardziej intensywną, czyli całą nogę odwodzimy. 5, 4, 3, 2, 1. Lecimy. Noga góra, dół. Góra, dół. Góra, aż do momentu, że czujecie, że ta taśma mocno napiera. Zobaczcie, jak u mnie jest naciągnięta. Wracamy. Góra. 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 Super. Oddychamy. Jeszcze troszkę, 15 sekund i kończymy na tą stronę. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, luz. Wiecie, jak się czasami czuję, jak tak właśnie spompuję sobie pośladek? Jakbym sobie kupiła takie majtki z push-upem. Mam wrażenie, że mam przyklejone po prostu takie coś. Jak Boga kocham, mam teraz jeden większy od drugiego, przysięgam wam. Druga strona. Stopy przyklejamy do siebie. O. Uwaga, za 5 sekund zaczynamy. Ja się muszę tu ogarnąć ze swoją rzeczywistością. Leżymy tutaj Fonda i lecimy. Jeśli ktoś z was jest na tyle młody, albo nie ogarnia kultury, że nie wie, kim jest Jane Fonda, mam dla was zadanie domowe. Po skończeniu tego treningu wpiszcie sobie w Google Jane Fonda Fitness. A następnie zaplanujcie sobie na ten tydzień, w którym jesteście, trening. Wpiszcie sobie codziennie fit, retro trening na stojąco i go sobie potem zróbcie. Luz. Przyda wam się. A poza tym to jest mega fajny trening. Jest w ogóle nagrywany na green screenie. Jest muzyka stara. Bardzo fajna, jestem w ogóle zwolenniczką starej muzy. 3, 2, 1, luz. Lecimy. Mówię luz, a zaczynamy startować, nie? Oddychamy. Pamiętajcie, jeśli taśma nie współpracuje, góra, dół lecimy. Wszystko też zależy bardzo od długości tak naprawdę taśmy. Ta jest u mnie dobra, ale ta poprzednia w ogóle się nie sprawdzała. 5, 4, 3, 2, 1, luz.
ostatni raz. Wszyscy teraz robimy tą wersję z unoszeniem całej nogi. Zaczynamy za 10 sekund. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Lecimy. Góra i dół. Góra i dół. A ta maszyna, która jest obok mnie, to nie jest żadne UFO, tylko to jest oczyszczacz powietrza z funkcją chłodzenia, więc mam tu dzięki temu nieco chłodniej. Jeśli chodzi o ten model Dysona, wszystkie szczegóły znajdziecie w opisie. To jest partner naszego dzisiejszego treningu i gwarantuje mi to, że się nie gotuje w tym sierpniu, nagrywając to. I jestem w stanie to zrobić i przeżyć. Jeszcze lecimy. Mocno. Zawsze chcecie ćwiczenia na pośladki, więc specjalnie zaprojektowałam cały blok stricte pod to, żebyście mogli to dobrze poczuć. Jeśli w ogóle nie czujemy pracy, znowu sprawdzamy, czy w ogóle mamy dobre taśmy. 3, 2, 1, luz. Przerwa. Bo czasami zdarza się też tak, że te taśmy są albo zbyt elastyczne, zbyt małe, mają mały opór, albo są jakieś zużyte, wiecie, też niedobrze. Średni lub mocny opór. Nakładamy taśmę na obie nogi. Poczekajcie, bo się muszę odnaleźć w swojej rzeczywistości, żeby wam to wytłumaczyć. Okej, czekaj. Jedna taśma jest na stopie, druga taśma jest na połowie łydki i będziemy unosić nogę do wykopu. Zaczynamy za 5 sekund, a ja jeszcze raz to pokażę, więc musicie spojrzeć na mnie. Dłonie są pod barkami, jedna noga ma zaczepioną taśmę na stopie, druga noga będzie wyprostowana, taśma jest w połowie łydki i teraz będę unosić nogę i wracać. Unosić i wracać. Zaczynamy za 3, 2, 1, lecimy. Góra, dół. Góra, dół. Słuchajcie, teraz bardzo ważna rzecz, którą widzę nie tylko u osób ćwiczących, ale też u instruktorów. My nie machamy tą nogą pod sufit, bo wtedy zaczniemy angażować tył pleców. A tego nie chcemy. Zamiast tego pracujemy na takim zakresie, żeby czuć tylko, że pośladek pracuje. Jeśli wchodzą plecy, unosimy nogę za wysoko. Luz. Jeszcze raz to samo, tylko dłużej. Czekamy. 3, 2, 1. Lecimy. Brzuch jest lekko napięty. I pamiętajcie, nie pozwalamy plecom robić czarnej roboty. Mają pracować pośladki. Trzeba mieć w życiu... Wiem, twarde plecy też, mocne plecy, ale twardą dupę także. Więc dzisiaj skupiamy się na tym drugim. Mam nadzieję, że YouTube mnie nie zablokuje, że znowu powiedziałam dupa. Zawsze się na tym łapię, jak już to powiem, wiecie? To jest mój problem ogólnie życiowy. Jeszcze troszkę. Luz. I zrobimy to jeszcze raz. Najdłużej. A potem przechodzimy do bloku na ręce i brzuch. To jest blok łączony, ale troszkę dłuższy, także nie bójcie się, wszystkiego będzie porówno. Lecimy ostatni raz. Treningi z gumami wymagają pewnego rodzaju skupienia. Ja wiem, że trudno się skupić, jak ja ciągle gadam, ale mam nadzieję, że wam trochę w tym pomagam. Skupiamy się na tym, czy plecy są proste, czy brzuch jest napięty, czy wzrok jest skierowany w matę, dłonie czy są pod barkami. I czy pośladki wykonują całą robotę, nie angażując pleców. Piętę kierujemy do sufitu. Zobaczcie, jak mam równą stopę. I jeszcze kilka sekund. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, luz. Druga noga, czyli teraz. Na jednej łydce, na połowie łydki i na stopie poprawiamy sobie tą gumę, żeby się tam ogarnąć. Tak, żeby nam pasowało, żeby czuć, że wszystko jest ok. I będziemy działać 30 sekund najpierw. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Lecimy. Góra. Góra,
Góra. Góra, super. Znowu skup się na pracy pośladka. Oddychamy. Głęboki wydech na samej górze, kiedy najbardziej napięty jest pośladek, kiedy najmocniej pracujemy. Jeszcze troszkę. 6, 5, 4, 3, 2, 1, luz. Jeszcze dwa razy. I będziemy w stanie w życiu przeżyć wszystko z takimi stalowymi pośladkami. Ale oprócz tego, że wszyscy z jakiegoś powodu chcą mieć teraz stalowe pośladki. Uwaga, 3, 2, 1, lecimy. To jest to też bardzo, bardzo ważne z perspektywy takiej czysto sprawnościowej. To są bardzo potężne, mocne mięśnie. Jeśli mamy mocne pośladki, to też łatwiej utrzymujemy prawidłową postawę ciała, wspomagają trochę kręgosłup i też zapobiega to kontuzjom, kiedy całe ciało jest prawidłowo wzmocnione. Pracujemy jeszcze trochę. 10 sekund. 5, 4, 3, 2, 1, luz. I ostatni raz przed nami, najdłuższy. Jak na tym treningu jest spokojna, miła atmosfera. 3, 2, 1, lecimy. To chyba cecha tych treningów bez kardio i bez skakania, wiecie? Człowiek ma czas pogadać o technice, opowiedzieć wam historię swojego życia. No historię swojego życia to może nie, trochę dużo by to zabrało, ale wiecie, o co mi chodzi. Jeszcze kwadrans i będzie po całym treningu, warto o tym pamiętać. Jeśli czujecie teraz chwilę zwątpienia, takie Boże, kiedy koniec? Zaraz koniec, za 17 sekund kończymy blok na pośladki, zaczynamy blok na ręce i brzuch i kończymy robotę. Więc nie odpuszczamy teraz. Trzymamy do końca mocno. 4, 3, 2, luz. Długa przerwa, przed nami ostatni blok łączony. Łączymy górę ciała oraz brzuch. Blok bardzo tradycyjny, pracujemy 40 sekund, 20 sekund odpoczywamy. Powtarzamy każde ćwiczenie dwa razy i tak naprawdę tyle. Łyk wody. I będziemy wstawać. Guma o lekkiej lub średniej mocy, oporze. Przykładamy ją sobie do barku, jakbyśmy chcieli złożyć obietnicę. Składamy teraz sobie obietnicę, że to będzie dobry, aktywny tydzień. I że będziecie mieli dobry humor. Sami sobie złóżcie tę obietnicę. Kładziemy na przeciwnym barku rękę, przysięgamy teraz i z tej przysięgi wkładamy drugą rękę w gumę i będziemy prostować ją i wracać. Prostować i wracać i ćwiczyć nasz triceps. Gotowi? Za 9 sekund zaczynamy. Ręka do przysięgi, brzuch napięty, cały czas stoimy ładnie prosto, wkładamy rękę w gumę i lecimy. Prostujesz i wracasz. Hop. Widzicie tą pracę? Hop. Ja idę tą ręką trochę bardziej na dół. Jakbym chciała obniżyć z całej siły tą gumę, tak żeby poczuć, że rzeczywiście pracuje mi tył ramienia, czyli triceps. Plecy mam proste. Jak przy każdym ćwiczeniu pilnujemy tego, lekko napięty brzuch. Teraz sprawdźcie swoje ułożenie miednicy. Czy pośladki są mocno wypięte? Jeśli tak, to wracamy do neutralnego ustawienia. Ani nie wypychamy do przodu, ani nie cofamy ich. Do dołu i prostujemy triceps. Do dołu i prostujemy. I luz. To samo. Druga strona. Przykładamy do piersi naszą gumę, bo chcemy przyrzec sobie, że będziemy ćwiczyć regularnie. Druga ręka w gumie i będziemy prostować. 4, 3, 2, 1. Lecimy. Hop. Hop. Mocno naciskam na dół, jakbym chciała trochę wepchnąć tą gumę na dół. Hop. Żeby poczuć, że ten tył ramienia mi z tyłu, tył ramienia mi pracuje.
Mam tendencję do powtórzeń. Zauważyliście? Ja zauważyłam. Dzisiaj się dużo nauczyłam o sobie w tym treningu. Oddychamy. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, luz. Kładziemy sobie gumę pod stopę. Wchodzimy do takiej pozycji, gdzie otwieramy biodro, opieramy sobie łokieć i będziemy pompować biceps. 3, 2, 1, lecimy. Hop i hop. Ponieważ zależnie od gumy możemy mieć pełen zakres ruchu, czyli unosić wyżej tą rękę, albo mniejszy zakres ruchu. Tak też dopasowujemy. Zobaczcie, jak ja oprę łokieć sobie o udo bardziej, mogę więcej tej gumy wziąć. Dzięki temu mam większy zakres ruchu, lepiej będzie ten mięsień pracował. Hop. Hop. Super, pompujemy bicepsy. Przyda nam się. Jeszcze 6 sekund. Szybko leci, słuchajcie. Luz, to samo druga strona. Zakładamy od razu. Otwieramy biodro. Opieramy sobie łokieć o udo. I za 5 sekund zaczynamy. 4, 3, 2, lecimy. Mocno góra i dół. Staramy się cały czas utrzymać to napięcie. Możemy położyć sobie rękę na bicepsie i wyczuć, jak on pracuje. Powoli, spokojnie pracujemy. Jeszcze 15 sekund przed nami. Mocne napięcie. Jeśli chcecie trochę bardziej podkręcić to ćwiczenie, na górze zostajemy przez chwilę i wracamy. To jest taki patent. 4, 3, 2, luz. Siadamy sobie na piętach. Jeśli jest nam niewygodnie, można to zrobić w pozycji stojącej. Chwytamy gumę nad głową w ten sposób i będziemy ściągać łokieć do biodra. Guma za głową. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Lecimy do góry. Ściągamy. Wracamy. Druga strona. Ściągnij. Wróć. Ściągnij na przemian. Skontrolujemy teraz naszą pozycję. Czasami nie wypychamy się w ten sposób. Hop. Tutaj prosto. I cały czas pracujemy. Co powinniśmy czuć w tym ćwiczeniu? Plecy. Staramy się pracować łopatką. Zobaczcie, czy możecie sprawić, żeby ruch poszedł właśnie z łopatki, a nie z ramion. Czyli łopatką ciągnę. Hop, żeby ten łokieć poszedł na dół. Luz. Jeszcze raz to będziemy robić. A potem przechodzimy do brzucha. Słuchajcie, taka długa przerwa, że zdąży się napić. Ok, 4, 3, 2, lecimy. Łokieć do biodra, pracuję łopatką i druga strona. Łokieć do biodra. Wspaniale. Raz, mówiłam, mocną dupę już mamy. Teraz czas na mocne plecy. Hop. I druga. Hop. Pięknie. Mocno, powoli, spokojnie. Nigdzie się nie śpieszcie teraz. Ciągnę łopatką, łokieć do biodra i wracam. Czekajcie, bo sobie wywinam całą taśmę. Jeszcze troszkę. Luz. To wam się nie spodoba, ale robię to, bo was lubię. Teraz. Guma tutaj. Przechodzimy do deski. I z deski będziemy robić kroki w bok, żeby napiąć gumę i poczuć, jak pracują nam całe barki, a przy okazji angażujemy też brzuch. Dłonie pod barkami, cały czas guma ma być napięta. 3, 2, 1. Lecimy. Czyli na bok i do drugiego boku.
Wasze zadanie to pilnowanie tego, żeby guma cały czas utrzymywała napięcie, tak żeby czuć, że te całe barki pracują. Oddychamy. Powolna, spokojna praca. Nigdzie się nie śpieszymy. Im wolniej robisz, tym dokładniej jest. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, luz. Wiem, że dużo osób nie lubi podporów, ale one są bardzo potrzebne. Dzięki temu pracuje całe nasze ciało i też łatwo wzmacniamy sobie ręce, które często są słabe u Was. Więc te podpory warto wykonywać, nawet jeśli są utrapieniem. Uwaga, jeszcze raz. Ostatni, już nie będzie podporów. Lecimy. Do boku, cały czas guma napięta. Słuchajcie, tak jak zawsze się mówi, żeby w życiu zluzować gumę, to w treningu nie. W treningu się nie luzuje gumy. Zamiast tego trzymam ją napiętą jak plandekę na żuku, żeby trzymała nam opór i robiła wyzwanie dla naszych mięśni. Jeszcze 15 sekund i nie wracamy do tego ćwiczenia. 7, 6, 5, 4, 3, 2, luz. Zakładamy sobie gumę na połowę łydek. Kładziemy się na brzuchu. Boże, kładziemy się na plecach, będziemy pracować nad brzuchem. To często robię ten błąd. I nożyce góra-dół z gumą na łydkach. Zaczynamy za 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, prostujemy nogi, lecimy. Nożyce powoli, spokojnie, góra, dół. Co jest ważne, staramy się nie odrywać pleców od maty i trzymamy znów napięcie gumy. Ja przed chwilą puściłam, nie wiem czy zauważyliście, że guma się od razu zsuwała. Jeśli czujemy, że schodząc w dół plecy się odrywają, zaczynają boleć, pracować, pracujemy na górze, tutaj. Zostajecie tutaj. Ważne, żeby tylko guma była napięta, żebyście czuli, że ten brzuch pracuje. 3, 2, 1, luz. Jeszcze raz to samo. To, co przed chwilą mówiłam w trakcie przerwy, że chciałam Wam powiedzieć, żebyście położyli się na brzuch. To mi się zdarza bardzo często, że chcę powiedzieć, że będziemy robić ćwiczenia na brzuch, zamiast tego mówię, kładziemy się na brzuch, to nie jest prawdą, bo kładziemy się na plecy. 4, 3, 2, 1. Lecimy. Ostatnio czytałam komentarz jednej lub jednego z Was, który brzmiał tak, że ta osoba ćwiczy ze mną 2 lata i do tej pory nie rozumiała, o co chodzi, kiedy mówię brzuch napięty. Jak położyć brzuch napięty? Wiecie, a chodziło mi o to, żeby ten brzuch napiąć. Brzuch napięty, ja nawet nie wiem, czy się da. Nie da się. Stwierdzone naukowo w tej chwili na populacji marteczek w ilości jedna sztuka. Nie da się brzucha napięty. 4, 3, 2, luz. Ostatnie ćwiczenie. Guma dalej na połowie łydki, mamy ją cały czas napiętą i teraz będziemy sięgać do góry i na dół. Ale to dopiero za 8 sekund. Powtarzamy to 2 razy i koniec, schładzamy się, koniec naszego treningu. Uwaga, lecimy, hop, hop, można też razem. Zróbmy tak, raz jedna strona, raz druga strona i raz razem, dawaj. Jedna strona, druga strona, razem. Guma cały czas napięta, rozszerzcie trochę te nogi. Oddychaj. Spokojna praca. Jeszcze 6 sekund. Luz. Ostatnie 40 sekund ćwiczeń. Kończymy. Odpoczywamy sobie teraz już relaks. Ostatnie ćwiczenie to zawsze relaks.
7, 6, 5, 4, 3, 2, lecimy. I znowu jedna strona, druga strona, środek. Raz. Raz. Nie chcę gdzieś luźnej gumy. Poprawiamy. Oddychaj. Bardzo ważne jest to, żeby właśnie oddychać podczas treningu. Kontrolować ten oddech. Luz. Przepięknie. Odkładamy gumę. Obracamy się na brzuch i teraz naprawdę mam to na myśli. Dłonie przy klatce piersiowej. Lekko zgięte łokcie. Prostujemy się. Rozluźniamy mięśnie brzucha. Jeszcze 4, 3, 2. Kładziemy się na brzuchu. Ręce na boki. I teraz lewa noga do prawej ręki. Głęboki wdech. Wydech. Jeszcze raz wdech. Wydech. I zmiana stron. I trzymamy. Wróć. Lewa noga do wypadu, prawe kolano na macie. Biodra kierujemy w stronę maty. Otwieramy bioderka, ręce do góry. Zaplatamy dłonie w koszyczek i jeszcze mocniej wyciągamy się. Głęboki wdech. Wydech. Druga strona. Hop. Od razu zaplatamy ręce. I oddychamy. Super. I teraz noga, która jest z przodu, idzie tak. Zrobimy takiego zawiasa sobie. Zobaczcie, jak to z przodu wygląda. Tak. I cofamy się, staramy się usiąść. Tak, żeby troszkę rozciągnąć pośladek. Trzy, dwa, jeden. Zmiana strony, czyli druga noga idzie teraz z przodu. Znów zawijas i siadamy. Powinniśmy poczuć rozciąganie w pośladku. Trochę dzisiaj dostał, więc warto go rozluźnić. Trzy, dwa, jeden. Super! Gratulacje! Dziękuję Wam za wspólny trening. Mam nadzieję, że Wam się podobało i będziecie do niego wracać. Jeśli tak, to dajcie proszę kciuka w górę. Zasubskrybujcie też kanał, żeby być na bieżąco. A jeśli chcecie sobie schłodzić mieszkanie i oczyścić powietrze, to ten model Dysona znajdziecie w opisie. I co? Na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję Wam i do zobaczenia następnym razem po treningu piąteczka. Hejo!